Legenda głosi, że ten blok mieszkaniowy był kiedyś zamieszkiwany przez niezwykle mrocznego lokatora. I legendy głoszą, że ten lokator najstraszniejszy dzień w roku, 31 października, powraca, by robić złe rzeczy. Imię tego lokatora? Miło, że pytasz. Nazywał się on Dracula! Ble, to ja! Dracula, najstraszniejszy król wampirów! I witam was w tym odcinku, Paweł Pije! W sumie to nie jest Paweł Pije, bo jest Dracula, ale no, jakby... Już. Papaki cię. Kotka bardzo nie lubi, kiedy nagrywam rzeczy. Nie wiem czemu, czy to jest po prostu to, że muszę przestawić cały pokój, stawić statyw czy coś, ale po prostu coś jest we mnie robiącym filmy, że na... No właśnie, pewnie słychać, ona wrzeszczy, ona tak nienawidzi, jak ja nagrywam cokolwiek. Uwielbiam specjalne rzeczy. Uwielbiam odcinki świąteczne, odcinki halloweenowe, tego typu rzeczy. I ja zawsze chciałem zrobić halloweenowy odcinek Paweł Pije. Problem był taki, że ja nigdy do końca nie wiedziałem, co chcę. W moim dokumencie tekstowym zapisałem sobie Paweł pije krew i to nic nie znaczy. Jakby nie mogę wypić krwi, mogę kupić sztuczną krew, ale to nie jest nic. Jakby to jest zabarwiona woda, to nic nie znaczy. Tydzień temu udało mi się znaleźć coś, co sądzę jest świetnym substytutem dla Paweł pije krew. Panie i panowie, oto tutaj wege świeży pomidor pikantny. Suki pomidorowe nie są niczym ciekawym. Jakby kiedyś jako dziecko strasznie dużo ich piłem, teraz tak nie piję ich za bardzo, mam lepsze rzeczy do picia. Czemu jest sok pomidorowy pikantny? Jakby nie rozumiem tego. Wiem, że sok pomidorowy używa się czasami do gotowania, ale ludzie normalnie piją sok pomidorowy. Pikantny? To chyba jest ekskluzywnie do bycia gotowanym, ale też nie jestem pewien, bo to jest taki normalny szklanej butelce, że dałoby się wypić. Jest wega, że wegański, I guess, żadne zwierzę nie ucierpiało przy produkowaniu tego pomidora. Bardzo lubię... Co? Ja kocham, że to ma ten edgy, pikantny marketing i mają chipsy, ale na pudełku, na opakowaniu soku, jakby jest czarny, jest czerwony, jest taki... jest to papryka, takie o, męskie, pikantne, takie... Bra, to jest pomidor. To jest owoc. Jakby to nie jest nic. Składniki: sok pomidorowy, sól morska, chili, pieprz czarny. Jakby to nie mam tu nic do powiedzenia. Jedyne, co chyba nam zostaje, to jest to serio wypić. Kotka, czy ty chcesz wyjść, czy wejść? Ale to ciężko się otwierało. Ugh. Wow! Hej, jest tekst na opakowaniu. Tego się nie spodziewałem. To może jednak jest do picia. Nie będzie widać, ale jest napisane: jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto? Nie muszę robić testu zapachowego, bo nawet w tej odległości, od razu jak otworzyłem opakowanie, ja to tak mocno czuję. Jakby tak mocny jest zapach. To tak wali po prostu. Jezus Maria. Ten zapach, który to ma, daje mi taką nostalgię teraz. Ponieważ to pachnie jak takie zupa pomidorowa, ale taka specyficznie zupa pomidorowa ze szkolnej stołówki. Czy oni robili tą zupę przez po prostu wlewanie soków pomidorowych i kulusek do tego? Bo to pachnie idealnie jak to. Ech, będziemy dzisiaj pili z gwinta. Yo! I tak jest przezroczyste, więc chuj z tym. Dobra. Do dna. Ej, bra, może to kostium Drakuli przeze mnie przemawia? To jest zajebiste. Yo, to jest... O, ale
kopie, bro. To może być jedno stop pić w Paweł Pije. Fuck rosu, fuck grochówka, ja jestem pomidorowa for life. I to smakuje po prostu jak zupa pomidorowa. To jest tyle. To jest po prostu jakbym wziął sztacha, wziął szklankę po prostu zupki do kubka. Jakby... I jeszcze ten smak, ten pikantny smak nie jest mocny w ogóle. Nie przeszkadza on w ogóle, jeśli nie lubisz pikantnych rzeczy, ale dodaje do nich. To jest podobna rzecz jak z zupkami chińskimi. Zwykłe, łagodne są kompletnie bez smaku. Masz ten smak pomidora, ale to jest takie nic, to jest takie basic. Dlatego właśnie zawsze kupuję pikantne, ponieważ tam jakby czuję faktycznie takie, okej, to ma smak, to jest coś, czuć coś w tym, a nie po prostu wodę z taką nutą pomidora. O wiele bym wolał, gdyby to miało taki bardziej intensywny smak. Sądzę, że o wiele lepiej by to smakowało. Jakby jest dalej dobre, ale... Nie. To nie jest to samo. Co, Kicia, chcesz zejść? Wiesz co, Pepsi? Wygląda na to, że to ty jesteś gwiazdą dzisiejszego programu, a nie ja. No dawaj, usiądź na stoliczku. Tylko zabiorę to, żebyś nie wypiła tego, bo nie wiem, czy... Pomidor by ci nie zaszkodził, ale sądzę, że pieprz mógłby. O! Ale to jest kurwa dobre! Kupiłem to, bo widziałem to picie i myślałem, o mój Boże, to jest nienormalne. Kto bym chciał pomidorowy sok pikantny? Teraz wiem, ja chcę! To jest zajebiste, kocham to! O mój Boże! Bro, to jest najlepsze Paweł pije picie. I ja nie żartuję, to nie jest mam to nie żart. To jest najlepsze Paweł pije picie ever. Jakby jest po prostu świetne. Okej, no cóż, najwidoczniej nie każdy odcinek może być śmieszny. To było na tyle w tym odcinku. Paweł pije! O! Sorry, telefon mi dzwoni. Dajcie moment. Słucham? O, producent programu! Hej! Właśnie nagrywam ten Paweł pije pikantny pomidorowy, o którym mi proponowałeś. Pamiętasz? Rozmawialiśmy o tym wczoraj. Co? Czekaj, uspokój się. Ciszej trochę. Tak, wziąłem ten z lodówki. Ten, który mówiłeś. Ten z napisem Timbark Wege pomidorowy. O co chodzi? Co? Jaka krew? O czym ty do cholery jasnej mówisz? Jaka krew? Jak to wypiłem? Tam... Czemu w tym była krew? Nie, ty... Nie, żartowni się z nas. Ty, Paweł, krew wypiłeś. Krew wypiłeś. Nie. To nie jest prawda. Ja piję śmieszne. Ja jestem człowiekiem z internetu. Ja. To nie jest możliwe, żebym zrobił coś takiego. Ja nie jestem taki. Ja. To jest. Co się dzieje? Okej. Co? Czemu to się nie zmywało? Przecież dałem tyle... Mydło? Mydło? Nie. To dalej tu jest. Coś... Nie. Okej, to musi być jakiś żart, to musi być jakieś nieporozumienie. Jakby wbiłem krew i mi to smakowało. To jest głupie, to nie jest możliwe. Próbowałem zmyć się makijaż i on mi się nie chciał zmyć. Po prostu moja twarz jest taka ciemna i taka mroczna. Nie, to... Mam jakieś zwidy, muszę po prostu usiąść, napić się wody. Co to kurwa? Ja... Nie, muszę się czegoś napić, ja... Muszę się napić. Ja jestem wampirem. Ja jestem wampirem. Paweł został wampirem. Miał być śmieszny żart, a to jest prawda. Jestem istotą mroku. Jestem istotą mroku, która lata, zmienia się w nietoperza. Ma super prędkość. Super siłę. Jest nieśmiertelna. Ja jestem nieśmiertelny.
Mam super moc, super siłę. Mogę zrobić wszystko. Jak Morbius z tego filmu, Morbius. Jestem panem ciemności, człowiekiem zagłady. Mam nieograniczoną moc, mam nieograniczoną siłę. Mogę zrobić co tylko chcę. Jak mogę to wykorzystać? Jak mogę wykorzystać moją wieczność?